porządku. Żeby wrócić do tematu gry i fabuły. Moi drodzy, tego nie było na YouTubie nagrane, bo się wkurzyłem i wywaliłem. O, a to co z demo? Chodzi o to, że chcemy się wbić do dzielnicy Southdown, do której mamy teraz dostęp i tam jest concilier, jest od tego bossa mafijnego, którego chcemy pokonać. No i ten, i próbowaliśmy to wczoraj zrobić, tutaj są dwie kolejne osoby, ja się tam wkurzyłem, że to znów dwie kolejne osoby, znów dzielnica i znów, a i w ogóle tak się zdenerwowałem, że to się nie nadaje do oglądania. Ogólnie zrage-quitowałem. No ale prawda jest taka, że jeszcze pogramy w grę i zobaczymy, czy po tej dzielnicy będzie kolejna dzielnica i kolejna, jak tak będzie, to mi się po prostu udechce w tą grę grać, nie? No tyle, to nie jest jakaś wielka filozofia. Dobra, jeszcze raz sobie to zrobimy. No za szybko, żeśmy wbili. No i jakby ta dzielnica się od tych innych niewiele różni poza... Znaczy, te zadania są takie same i taka myśl w mojej głowie pojawiła po przejęciu trzech dzielnic. Naprawdę 4000 straciłem. Aha, rzeczywiście, bo ja przed chwilą coś podbiłem i miałem dużo kasy. No to miałem dużo kasy. Dobra. No więc... wygląda na to, że tych dzielnic w tym mieście jest tyle do przejęcia, że ja będę tylko dzielnicę przejmował, nie? I że na tym polega cała gra. No zobaczymy, czy na tym polega cała gra. Generalnie tak jest, ale tło fabularne się rozkręca, tak? 12 godzina to dobrze, że się zaczął rozkręcać. Tylko że problem jest taki, że ja nie wiem, czy ja chcę poznać tło fabularne w momencie, kiedy... W momencie, kiedy nie będzie mi się chciało tych dzielnic całych podbijać, bo to wcale nie jest jakieś super ciekawe, nie? Broń automatyczna. Myśmy jakiś automatyczny kupili. Wyposaż za darmo. Amunicja max. Ok. I mamy też broń... Krótko, mamy jakiegoś takiego z tłumikiem. Amunicja max. No i mamy to. No mówię, bo niektórzy mówią, że to jest nudne, ale tam jest fabuła. No właśnie problem jest taki, że ja tej fabuły w ogóle nie zauważam. Że dla mnie zrobienie jednej dzielnicy, podejdę do typa, zabiję go, o spoko. Jest druga dzielnica, podchodzę do typa, spoko, przejąłeś drugą dzielnicę. Trzecia dzielnica, to jest fabuła naprawdę? To jest fabuła? I do tego, wiecie, fabuła to nie są cutscenki, fabuła to jest cała gra, to są misje, które się wykonuje. A tu jakie się misje wykonuje? Przejmij dzielnicę, to nawet tego nie można nazwać fabułą, no bez przesady. Cichutko się to postaramy zrobić. No. Wiecie, co to za fabuła, jak ja ciągle wykonuję to samo, a co jakiś czas tam, no jakaś cutscenka, spoko fabuła. No to nie jest fabuła, no. No tak, trochę jak w Just Cause, tylko że jakby Just Cause jest grą, która nie polega na fabule, tylko polega na rozwałce. I ta rozwałka jest tam bardzo, bardzo ciekawa, jest dobrze zrobiona.
Wiecie, o co chodzi, ta rozwałka jakby stoi na wysokim poziomie. A tu wcale nie stoi, bo ja tak niby wiecie, ile mam tu rodzajów broni? No kurde, jeden, bo wszystko strzela, nie? I te bronie się, no to... Coś strzela szybciej, coś strzela wolniej, coś strzela bardziej krzywo. Nie. W Just Cause mogłem typowi podłączyć linkę do dupy i zajebiście było, odleciał w kosmos. Więc jakby sama gra się nie obroni tym, że o... Wiecie, samym gameplayem ona się nie broni, bo on nie jest jakiś niesamowity, nie? Jeśli chodzi o sposób wykonywania tutaj czynności. Chociaż ja lubię z nożem chodzić, to mi się bardzo podoba. Muszę przyznać. No i to mi się podoba, takie coś. Dobra, spadamy stąd. No i jakby ja robię te misje i tak sobie 12 godzin w tą grę czy 13 już gram, no to teraz spokojnie, fajnie, przejąłem sobie tam jakieś dzielnice od jednego, od drugiego i trzeciego, nie? Ale nagle sobie zdałem sprawę, że tych dzielnic jest jeszcze więcej i zaczynam przejmować kolejną i dokładnie tak samo się ją przejmuję jak 4 poprzednie, nie? I się boję, że kolejne 5 będzie się tak samo przejmować. To wcale nie będzie jakieś super ciekawe. No. A może będzie. Może się, ja się wczoraj zmęczyłem za bardzo. Zobaczymy. Jak na razie gram, no. Wydali nowy patch. Macie swoje 60 klatek. Nie wiem, jaką wam to różnicę robi. Bo mi żadną, tak szczerze powiedziawszy. Wiadomo, że widać tą różnicę, nie? Ale... Nie jest to dla mnie problem, że czy ona ma 30, czy ona ma 60, ważne, żeby było stabilne. Wy oczywiście nie macie 60, bo już doszliście do tego, że przecież nikt nie ma 60, bo jest po 30. Na nie wiadomo jakim komputerze z NASA, no u mnie jest 60 co najmniej. Więc jest git. Strasznie dużo ludzi tu jest. I zebranie zrobili sobie. Sensitive assholes who've never separated from their mama's teat. Not likely. Folks keep on talking about what we ought to do in Vietnam. And as God is my witness, I don't understand the fucking question. What should we do? We should bomb the ever-loving shit out of them. That's what we should do. Zauważam, mi koleś chyba drugi. It's all excited because the football teams are merging or something. Masz zaskoczone więcej niż 60 pytam, bo w takim razie coś jest nie tak u mnie. Królikowy, na 100% jest coś nie tak u ciebie. Ja właśnie wrzucam tego benchmarka na ten. No może gdzieś tam 57 wlazło czy coś. Jak się noc zaczęła i to nie wiem, jakby deszcz jeszcze do tego popadał tam na tym, to możliwe, żeby było więcej, nie? Znaczy mniej. No ale tak jak odpaliłem na te 5 minut, żeśmy pobiegali, coś pozabijali, to było ok. Ten ziomuś nas szuka. No. Let's try over here now. They keep saying the hippies are well intentioned, but misunderstood because of the way they dress. I told them what they're wearing has nothing to do with it. It's their job done in cowardice. Get out of here! Zhakujmy płytę główną. Oni nawet nie próbują odbić moich dzielnic. Wiecie co, jak oni by mi jeszcze musieli odbijali te dzielnice, ja bym musiał to robić w kółko, to bym się chyba krew mnie zalała, nie? Get the fuck out of here.
Czy są jakieś misje fabularne? Czekajcie, niech ja sobie przypomnę, jaka była misja. Napad na bank. Ktoś pamięta jeszcze jakąś misję przez 13 godzin poza napadem na bank? Która była bardziej fabularna niż zabicie typa albo coś w tym rodzaju. Dobra. No nie udało się całego po cichu, nie musiał wszystkiego mieć. Dobra. A, i diabelski młyn, tak, diabelski młyn, co jeszcze? Rozwalenie aut w garażu, no i to była misja fabularna. Misja fabularna to ja uznaję, że jest misja, w której jest inna niż wszystkie. Są jacyś w niej bohaterowie, są jakieś dialogi, wiecie, takie... Coś się dzieje innego, takie wiecie, taka misja. A nie kolejny magazyn, który napadamy, nie? Ta czarna laska, co się okazała liderem gangu. No tak, to było tam na bagnach, nie? To sam początek gry. Ten kościół zabicie tego typa w kościele, nie? No i moi drodzy, tu żeśmy rozwalili typa, ale widzę, że tu jest jeszcze o... A nie. Tak, tu jest jakiś hazard. To czemu on jest takim małym znaczkiem zaznaczony, że ja ledwo go widzę? Nie wiem, co to jest hazard, ale chodzi chyba koleś ma biznes hazardowy. Trzeba go wyjaśnić tu. Watch it. Watch it. Aha, oni co tu telewizor mają? A nie, mają... Aha, tego jednorękiego bandytę mieli. Gdzie tu jest ta apteczka tutaj? O, mamy 4. Aha, bo ja kupiłem, no tak. Dobra, mały biznes hazardowy tu był. Czy tu też jest mały biznes hazardowy? Tak. Się znudziło przyjmowanie dzielnic i mi też się nudzi, nie? Znaczy teraz mi się nie nudzi, no bo wczoraj nie grałem, to sobie pogram. No, chyba nie od tej strony się tu wchodzi, nie? Tylko od drugiej. Wiecie, pamiętaj, znaczy no kurde, no wystarczy spojrzeć na Wiedźmina. Już wtedy wiecie, co taka mafia. W Wieśku jak zrobili misje fabularne, to były kurde misje fabularne. To każda jedna, nawet poboczna, była zajebista misja. Tak, tak było. A tu? Co ja mogę wam powiedzieć? Nie ma, nie wiem kto questy, misje w tej grze robił. No, ale się nie wykazał. Jak się wchodzi do tego budynku górnego. Też nie wchodzi. Jakieś schody, jakiś ten, ale drzwi nie ma. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol.
Nie no, nie mam pojęcia zielonego, jak wejść do tego budynku. Coś jest... Czekajcie, może na minimapie coś będzie widać, bo widzę, że jak podchodzę, to go prześwietlam. Są frontowe drzwi, tak? Nie da się przez nie wejść. To jak mam wejść do środka? Kurde, jak nie przez główne drzwi, no masakra jakaś. Chyba, że tu się wchodzi od piwnicy się wjeżdża. Dobra, olejmy to. Jeżdżę jeszcze tam na południe. Ktoś mi podprowadził samochód, obrysował cały. Prawda jest taka, że najlepiej by było... Tu podjechali. I łódkę wzięli jakąś, nie? Z wybrzeża. Z wybrzeża na brzeża. Ale w taki, taka ciemnica, że w życiu łódki nie znajdę. Jedziemy tędy. Ta gra wciąga, chociaż się robi ciągle to samo. No właśnie, problem to polega na tym, że chyba nie do końca, bo ja to samo robiłem w Mad Maxie i było bardzo wciągające. W Just Cause robiłem to samo, było wciągające. W Shadow of Mordor Middle Earth robiłem to samo i było wciągające. A tu robię to samo i wcale nie jest wciągające. Bo w tamtych grach coś się zmieniało, teren był inny, przeciwnicy się zmieniali. Ja coś zyskiwałem za to, co robiłem, tak? Moja postać się ulepszała, tu co mogę dostać? Jeden dodatkowy pasek życia, wow. Broni i tak nie używam, wszystkie takie same są, po prostu strzelam 10 pistoletów, każdy ma, no pistolet jak pistolet, czym się ma różnić jeden od drugiego. Nie, i takie jest moje zdanie, no chociaż mówię, te 12 godzin, 3-13 grało mi się spoko, może ja się po prostu przestraszyłem tego, że będę musiał jeszcze kolejne 12 przejmować dzielnicę, nie? I... Kurde, bardzo ładnie ta gra teraz wygląda. Nie wiem, co z nią zrobili, ale zajebiście wygląda. To światło już... No pamiętacie, jaka kaszana była z tym światłem, nie? A teraz patrzcie, jakie niebo. Daje radę. Zachód słońca czy coś? Że tu będzie ten gambling, że ja nie... O, fuck, dobra, jest. Widzę, że raczej jest. Nie mogę gwizdnąć na typa.
Nie, ja też nie jestem jakimś fanboyem Mafii, wiecie, że ja w dwójkę grałem, była spoko, z tego co pamiętam, przeszliśmy, raczej byłem zadowolony z tego. 75 centów za nakarmienie krokodyla, ja za darmo ich tam będę wrzucał. W jeden chyba w ogóle nie grałem Mafii, ale jakoś tak... Nie wiem, czy by mi się chciało teraz. Czy mi się zdaje, czy napisy się tych rozmów nie pojawiają w pobliskich? Tata, ja już dotarłem dawno do Vito. Vito to wiecie, to jest mój pies teraz. Krokodyle pływają. Mają tu jakiegoś typa, nie? Dobra. Ten tam płacze, zamknięty. Dużo kasy mam, schowaj, wiem właśnie. Jak się gwizda? Może zmienili mapowanie klawiszy, opcje, sterowanie. Gwizda C. Dobra, okej. Ah, am I crazy or did you catch that too? Ain't welcome here, numbnut. Dobra. Porobieni. Co to tam płacze? Let's get you out of here. Can you walk? Yeah. Good. Because you need to get your ass out of here before Tudyk's people come looking for you. I'm already fucking gone. Dobra, no i wszystkich uwolniłem. Wystarczająco dużo szkód narobiłem temu typowi. Jestem już gotów na konfrontację z tym przechujem. Jak on się tam nazywał? Ja przeczytam. O, fuck! Boże, bałem się, że wpadnę do tych krokodyli. To jakaś ten motorówka? Tu nie ma. Jakaś łódź rybacka, wiecie, bo... No nie no, wiosłową to chyba nie popłyniemy, chociaż znając tą grę, to pewnie by miała silnik nagle i lusterko. Bo samochodem wracać to tak trochę na... Tam ktoś z parasolem łazi po moście. Dobra, jedziemy z powrotem. Jedziemy najpierw tu, do jednego i drugiego, bo obydwóch naraz robimy. Tak jak wspomniałem na początku, dla ludzi na YouTubie, od początku tego nagrania już tu trochę w tej misji, znaczy trochę tej dzielnicy poczyściłem.
przez 40 minut, dlatego teraz właściwie żeśmy 3-4 rzeczy zrobili, już możemy, wiecie, bić bossów. Każda z tych dzielnic to jest około 1,5 godziny roboty. Jak się jest tak dobrym jak ja oczywiście. Wyobraźcie sobie, że oni dzisiaj tą grę wypuszczają i nikt by się do grafiki nie przyczepił, nikt. Nie? Patrzcie jaka różnica. Jeden patch. Dwa dni roboty, nie? Robić grę 2, 3, 4 lata i dwa dni nie poczekać, żeby wypuścić ją, wiecie, z dobrym... Nie wiem. Czasem się zastanawiam. Jak to działa w takich firmach? Chciałbym się dowiedzieć. Forse najpierw oddaj. Nie no, oczywiście, że Forse oddamy do was. W tej grze nie ma misji głównych. Właśnie to są misje główne. To trzeba zrobić, żeby iść dalej z fabułą. To jest dobre w ogóle stwierdzenie. Tutaj misje główne wyglądają jak poboczne w innych grach. Nie no, zaraz będzie jakaś misja typu idź do magazynu i zabij tych dwóch bossów, bo to pewnie w magazynach siedzieć znając życie. Czy tam w kasynie. A później będzie jakiś boss, który tam ewentualnie się pewnie coś więcej wydarzy, nie? Chociaż... Tego bossa na przykład całej dzielnicy żeśmy jednego powiesili na polu młyńskim i to była misja z Luna Parkiem i była taka inna i była spokojnie, znaczy tam spokojnie spoko, ale była inna. A kolejnego żeśmy już to zrobili, to już był normalnie iść do magazynu i go zabij, koniec, nie? Z tego co pamiętam. A nie, kolejny to był taki co nam przyjechał na złomowisko na przykład i zaczął do nas strzelać, myśmy stali i się z nim strzelali. Pakowaliśmy w niego kilka kul i umarł, nie? To tak trochę średnio, miałem kasę oddać, tak concealer. Dobra. Po każdej, no niby na wypaść, ale powiedzcie mi, czy stanie na złomowisku i podjeżdżają trzy samochody, wy je rozwalacie, czy to jest misja na wypasie? No nie wygląda. Hey, two dicks came by the gym. Between getting Eddie free and whatever else you've been doing, the man is pissed. What'd he say? Got into a one of the fighters. Pulled his gun, waved it around. Heard him tell one of his boys to be back at Wilcox Saloon. I zawsze to samo. Ale wkurzyłeś tego mafiozę. No, on teraz wyszedł ze swojej kryjówki. Zgadnij, gdzie jest. Czym się zajmował? Kasynem. Siedzi w swoim kasynie. Czym się zajmował? Był rzeźnikiem. Siedzi w swojej przetwórni mięsa. Czym się zajmował? Przemytem bimbru. Siedzi w swojej bimbrowni. Spoko. Interesujące. Naprawdę. Zobaczymy jaka rozwałka. Nie no, zobaczymy. No bo teraz i to mamy tych dwóch rozwalić. Jak tych dwóch rozwalimy, to wtedy ten ich szef wyjdzie. Kałuże już normalnie wyglądają. To też chyba coś poprawili z grafą. Takie placki były. Nie wiadomo, czy to glitche były, czy co. Widzę, że tu coś jest. Nie ma takiego lania. Who the fuck thought someone would bust Eddie Kenner's ass loose? Fuck.
Don't know if they're gonna cancel the fight or what. Shit. Old Two Dicks ain't gonna be happy taking that kind of hit. Tommy neither, for that matter. Had to explain, we can't build no bunker. It's all swampland and muck anyway. You see him? Aż się tej koleżka. Bobby Harry's deli has been closed for a week now. Zrób lepszą grę. Guess you'll have to buy a boudin elsewhere. Nie, teraz wygląda bardzo ładnie. I'm not seeing nothing. Huh? Ja przez to, że tak. Baba krzyczy, nie? No bo w sumie zabiłem kogoś właśnie na jej oczach. She's doing all right. Stir crazy on account of the doc saying she needs bed rest. I'll surprise her with some flowers tonight. Patrzcie, ktoś obserwuje ten rynek, bo jak tego zabije. Get away! Get away! Tamci, którzy stoją po drugiej stronie tego placu, nawet się nie przejmują, nie? Sure, it sounds like a bunch of noise. Most of it is. But listen to enough of it, and you can get the sense that something is happening. I can't say whether it's good or bad, but it's definitely happening. Okay. All the furniture was on a lawn. What the hell? Sitting in the middle of all of it. Like nothing was wrong. I really don't know what to do. Some shitbag let... You really wanna... Whoever strung up that boy at the amusement park got himself a sixth sense of humor. So, know what to say about that five spot. Our guys are dying left and right. You want to make a bet? No fuck God. You. Did you see that? Get it! Anything makes sense. People talk like it's just me, but it's rough all over. You don't have a job, food, never mind a roof over your head. You want to do what you gotta do to survive. Jeśli chodzi o inteligencję, to mają zerową, nie? I spostrzegawczość. Może to zależy od poziomu trudności, zastanówmy się. Gra. Poziom trudności, trudny. No to na pewno zależy od poziomu trudności. Na łatwym pewnie można ich zabijać, nawet jak ze przed sobą stoją i ze sobą gadają, nie? My grandson's in Canada now. A draft dodger. Pricks food, my heart. But there's this place around here. I'm just gonna take your word for it. We're thinking of selling out and leaving the city. It doesn't feel safe. Ja wyłamie drzwi za typa plecami, on się nawet nie skapnie, nie? I zawsze oni ze sobą jakąś gadkę prowadzą. O, właśnie, widzicie? Później po tej gadce dwójka się rozchodzi. Szybko. Koniec. Tak, oni uciekają, ja go zabijam i całość należy do mnie. Przyjeżdżają dwa samochody, wysiadają z nich ludzie i koń. Jest zajebiście. Dobra. My damy temu, bo chcemy mieć więcej pasków życia, bo nam to potrzebne jest. Vito dajemy wszystkie dzielnice. Can you send some guys to South Downs? Help keep it in our hands. You shit me. Don't worry, they're on their way. No i zajebiście bukmacherka tutaj. Lord help you if one of them is determined to tell you what new truth they've divined from the sacred text.
co dał ten patch? No z mojej perspektywy graficznie się gra poprawiła. No i te FPS-y odblokowali, nie? I coś ze światłem, no coś porobili tutaj z tą grafiką. Teraz to wygląda gra jak na PC, a nie na konsolę. Every bad thing you experience, every trauma, they never leave you. Sure, you might forget about them for a while, but when the next one comes along, no matter how slight, it brings everything back. It reminds you of the weight you've been lugging around. I knew I couldn't carry all that. Widzicie, tam była szatowska gwiazda na grobie, nie? I pomyślcie sobie, że musicie to zbijać z desek. To chyba trzeba... Wiecie, krzyż taki chrześcijański, to wiecie, dwie deski na krzyż, je 5 minut, załatwione. Możemy iść dalej walczyć. A tutaj trochę masakra, nie? Jakąś gwiazdkę musicie zbijać. Czy ja mogę to tak po prostu okraść? Chyba nie, no bo to już jest mój biznes. Trochę głupio swój własny klub okradać. Dobra, spadamy stąd. No i mamy jeszcze drugiego kolesia. Drugi się zajmował jakimś tam czarnym rynkiem. Wchodzimy. Bo jedno to było kasyna, a drugi się czym zajmował ten koleś? Czarny rynek. Co to jest czarny rynek? Organami handlową? A, tymi telewizorami, no ta, elektroniką. Well, if Ari called me a bit ago, spent 20 minutes chewing my behind all the pieces, told me he wanted to meet me at Mama Rigetti's bakery, wherever that is. Don't worry, won't take me long to find him. Well, I'm glad you're going after him. No one raises his voice at Grant Perdue, but the nerve. Word of the wise, don't get in bed with mobsters, you'll live longer. Czy nie wkurza mnie kamera podczas jazdy? Nie, powiem wam, że jazda to jest jedna z przyjemniejszych rzeczy w tej grze. Bardzo fajnie się jeździ tymi samochodami. Ja ustawiłem sobie to taki jakiś, nie wiem, realistyczną jazdę. Nie wiem, co to tam dokładnie oznacza. Ale tak. Jest fajnie. Fajnie się jeździ. Policja nas nie goni za nic. Ten nóż z Wietnamu jest zajebisty. Plus 10 do zabijania. Mówię, kurde, już tu byłem, nie? Rzeczywiście już tu byłem, bo to jest dokładnie ten sam budynek. No, tam po drugiej stronie tego pokoju było wejście takie wysokie. We got ourselves a game! Get that sack of shit down! You take off. Shit. Like the taste of my shit? Hit him from the other side. Picking us off. Fuck, I'm out. Ogólnie, no, trzeba tego po cichu, wystarczy, że tego typa podejść i go, wiecie, nożem. I knew it. I knew it.
I can't fucking believe it. Maybe this will help. I koniec. On teraz dzwoni przez telefon, przyjeżdżają samochody, opryszki uciekają. I teraz możemy zadecydować, komu to damy. Grupa uderzenia. Dodatkowy pasek zdrowia będzie za niedługo dostępny u tego typa. If I'm gonna keep hold of South Downs, I'm gonna need some help. Yes, sir, I'm there. Got it covered, pal. Dobra, mamy to. Wszyscy wyglądają jak Vito. Mają dokładnie te same kapelutki. Dobra, porozmawiaj z Donem, Donowanem. Checking the place out. Marcano had a pretty good operation going here, but we're working on putting it to shame. Nie, on nam teraz zdradzi, gdzie jest szef całej tej mafii okolicznej. Marcano had a pretty good operation going here. I need a vehicle in South Downs. Just gonna take a squirt, then I'll get it right to you. Mm-hmm. Four wheels and an engine. You're set. Appreciate it. W tym mieście wszędzie do wszystkiego to jest po 2 km. Niby to jest niedużo, ale wolałbym jakieś bliższe takie. Albo ten, żeby ten transport wodny się dał jakoś łatwiej wykorzystać. Co te chmury tak leci, ten cień? Widzicie ten cień z chmury, co przed nami leci? W jakiejś tam odległości od auta? What the fuck? Chyba tak nie działa w życiu, co? Anioł stróż nad nami leci, rzuca cień. Stuff, no ta. Gotta unload some of this cash in the hollow. Sure thing, Cher. Heading your way now. Oh, better not lose this. What do we have to do? Call me if you need me. Ja już dzięki za przypomnienie. No on się, jak auto stoi bokiem, to często się po prostu teleportuje z niego na zewnątrz. Taką wysiadkę zrobili. Tired of getting sand kicked in your face. Gotta do the calisthenics 3 times a week. Keep my heart rate up. You got blood on your shirt. Oh, cut myself shaving. There's something that you need to hear. Alvarez surfaced. Intercepted this call a little while ago. I don't understand a word of that. You mind translating? Basically, you scared the shit out of Alvarez. He's ready to hightail it back to Cuba. Wants his dear Uncle Zuraga to come rescue him. And what did Zuraga say? He told him to meet him at the lighthouse on the southern edge of the bayou. He'd send a boat to pick him up. I'm guessing that was a lie. Zuraga was a police officer back in Havana when Batista was still running the country. He also provided security for Sal's casinos. The two of them go way back. As soon as Zuraga hung up the phone, he called Sal and told him where he could find his nephew. Which means I need to get down there before Marcano's men. Sal's not gonna fuck around when it comes to Alvarez, so make sure your shit's squared away.
I wiecie, jakby ta misja wyglądała w GTA? Najpierw byśmy do jacht klubu dla bogaczy musieli się udać. Po zajebisty jachcik. Zrobić przypał. Ktoś by się tam popłakał, powiedział: tato, miałeś mnie zabrać na ten, albo prostytutki by były na jachcie i ogólnie by było bekowo. Wiecie, o co chodzi. A my co mamy zrobić? Pewnie popłynąć do tej latarni. Nie no, to tamto na pewno nie będziemy ten. Czekajcie, idę pod most, idę łódkę jakąś znaleźć, nie będę samochodem tam jechał. That's a big help. Wiecie, czajcie, o co chodzi, nie? Potraficie sobie wyobrazić fajny, jak można fajnie taki quest rozwiązać. A my tam po prostu dostań się, albo no, no nie wiem, no, no coś by wymyślili, kurde, zajebistego. W GTA te piątce takie po prostu taka zajebiste, takie zajebiste te misje były, że dupę urywały, nie? Każda jedna. Co chwilę się coś fajnego działo. A my tam przyjdziemy i kurde, pewnie znów będą ci ludzie, będziemy po cichu ich wszystkich pozabijamy, na końcu będzie koleś do zabicia. To jak tak zrobią, to się po prostu... Nie wiem, no nie, no chyba tak nie zrobią, bo to jest, wiecie, to jest pierwszy konsilier, którego mamy zabić. Mam nadzieję, że coś bardziej wymyślą. Marudzę, marudzę, bo miała być fajna gra z fajną fabułą, mafia miała być, a kurde. Jak zwykle. Dobra, musimy się teraz udać z powrotem i w prawo. Tak? No nie można porównywać do GTA, jakby ktoś powiedział, że mafia jest kopią GTA. No nie jest kopią właśnie, nie jest kopią. Jakby była kopią, to było zajebiście. Co się z wodą dzieje? To dziura zostaje w wodzie, widzicie to? Porównywać to sobie można wszystko, tylko chodzi o to, jakie się wnioski wyciąga, nie? Jak ktoś porównuje mafię do GTA i wyciąga wniosek, że mafia jest kopią GTA, to jest upośledzony. Tam samochodem po pół godziny byśmy tam jechali. No jest lusterko, no jest lusterko, no co zrobicie. Jakby go wycofali, to chyba nikt by się nie obraził, a ludzie by mieli mniejszą bekę z tych łódek. Fajne te bagna są. Na jakich serwerach Army grasz, że nie dostajesz bana za teamy? Na serwerach, gdzie nie dają bana za teamy, to co ci chodzi, kolego? Po znajomości nie dostaje bana za teaming. Musisz znać typów z Battle Royale i wtedy nie dostajesz bana za teaming. Ale to tylko streamerzy tak mogą. Nie no, wiadomo. Tak. Ja zakładam, że łódki mają tylne lusterko, ale nie sądzę, żeby tam miała tylne lusterko. Nie. Fuck, dobra. Wiecie co? No to samochód zamówmy. I'm in the bayou and I need transportation. Hey, I'll get her out to you right away. No, jest samochód. Skąd on się tu wziął? Mamy go. Four wheels and an engine. We're set. Appreciate it.
and I need transportation. Just gonna take a squirt, and I'll get her out to you. Fizyką coś się, bo uszkodziliśmy fizykę, kurde, świata. Here's your car, boss. Appreciate it. Szkoda, że na kołach nie wylądował. Nie przebyło, że ja prosto, ja nic nie uderzyłem, nie? Ja prosto jechałem, co tam było. Zajebisty most. Jechałem w dziurę, tak? Aha, to dobrze, w Polsce tak nie działa grawitacja, bo kurde. Uratuj Alvareza. To jakby się ktoś nie wiedział, to jest zmiana pogody na noc, bo tak w nocy powinniśmy. No i my idziemy tu, no przecież nie będziemy frontem wchodzić. Frejerzy wchodzą główną bramą. Chyba, że tu wszędzie takie mury dali. Będziemy jak frejerzy teraz dookoła biegać. Teraz się okaże. A czemu ja go mam uratować? Tego nie rozumiem. To ja go przypadkiem nie chcę zabić? Bo nie zrozumiałem fabuły. Czekajcie, tu była taka wizja, nie wiem gdzie to jest mapowanie, klawiszy trzeba wziąć. Potwór. To jest tak zwany tryb wywiadowczy. Czekajcie, ja coś nie zrozumiałem. Niech mi ktoś to wytłumaczy, tą fabułę. Nie było tak, że on... Aha, bo on co, Salowi niby nie zapłacił kasy? I on teraz dlatego on na Kubę dzwonił, żeby ktoś mu pomógł? Hold your fire! I'm here to help you! Come mierda! Vense todo para la pinga! You understand English? See? I killed the men outside. I only want to talk to you, so I'm gonna put my gun down, alright? If you try and fuck me, I kill you! Fair enough. You're the one who wants to kill me! I wasn't trying to kill you, I was trying to find you. Your uncle, he sold you out. He ain't coming to get you. You're lying! I just spoke to him, he said he was sending a boat. Wait, you think it's a coincidence that as soon as you got here, those greaseballs showed up? Zaraga called Marcano, told him where to find you. I must find a phone. Jesus, man, there's no one for you to call. Marcano is never gonna let you out of this city. He's gonna use you, and when he gets what he wants, he's gonna kill you. The only shot at getting out of this alive is me. Musimy tego Marcano młodego znaleźć. You want from me? Tell me where Marcano's counterfeit operation is set up in what square. A to jest ten fałszerz. In a boxing ring that Tony Marcano owns, but it's already up and running. That's all I need to know. Czasem było wczoraj przerwy nie robić. It's time we got the hell out of here. No dobra. To ma sens. Where are you taking me? Ty to udaj za mnie, chcę mój pistolet z tłumikiem. Yeah. If you wanna live through this, stick close to me.
You understand? Kurde, muza się włącza. Muszę wymutować muzę na YouTube'a. Szkoda. Dobra. O fuck. Dobra, zajebiście go zabija. Widzę, że to kurde on sam robi robotę ten ziomuś. Dobrze, on nie ma hapsów, nie? Można go olać. Idziemy od tyłu. Czy możemy wejść do samochodu? Dobra. Nie to się skończyło, muszę to włączyć. No jest taki, że my nie mamy naboi za bardzo. Dobra, wysiadamy, bo tam mój samochód jest lepszy. Sportowym pojedziemy. Czy my naprawdę mamy 3 km stąd wyjechać i pojechać tu? Tak, trzeba było jednak motorówkę brać. Kurde, użyłem adrenaliny. Faka chciałem tego klakson nacisnąć. Co za fej. I takie to jest to życie na tych bagnach. Ciekawe, czy jakbyśmy łódkę znaleźli, to by do niej wsiadł. O, a jakbyśmy tu podeszli, to by nam pomógł strzelać do tych typów po lewo? Z radiami handlują? Jak myślicie? Bo on dość taki odporny jest, bym powiedział. Bo tu motorówka jest na wybrzeżu, ja bym sobie ją wziął. A on chyba nie chce tu podejść, jak jest teren wroga. Weźmiemy motorówkę i uciekniemy. Chciałem go właśnie wykorzystać do bicia wrogów. Siadaj, halo. Czekajcie, bo on mi się chyba zaklinował na skalę. Naprawdę mam 6 minut? Chodź do motorówki, chodź do motorówki. Mamy 6 minut, chłopie. Chodź. No, zadało. Dobra, nie wsiądzie do motorówki.
5 minut to my to na lajcie zrobimy. Dajesz młody. Jedziemy setą. Dobra, 5 minut moi drodzy. To jest dużo, tak jak całe życie. Tyle wam powiem. Tak się wchodzi w zakręty. Setunia jak korsą. Jedziemy. Nie, ale jazda jest fajna. Ja lubię, chociaż no, jak mam gdzieś ciągle jeździć z jednej strony mapy na drugą, to już mi się nie podoba. Ale samochodzik mi się fajnie prowadzi. Żebyśmy w równie, znaczy do wody na przykład nie wjechali, bo to się może źle skończyć. To jakiś pościg by się mógł pojawić, nie? Na pewno by było ciekawiej uciekać. Może się jeszcze pojawi. A, no i właśnie, mówiliśmy o tym, wiesz, o tych misjach. No i na czym ta misja polegała? Na tym, żeby wbić się tam i wejść do typa przez drzwi, cutscenka i wyjść. Czy to jest misja fabularna główna? Powinna wyglądać. Co się tam jeszcze mogło wydarzyć? Dwie proste jeszcze. Taki kurde driftcik, tak wchodzi mistrz kierownicy. Takie są fakty. Ręczny drift! Kurde. Tak to się robi. I do księdza. Tu mamy gdzie do zakrysji, czy gdzie go mamy doprowadzić? A nie, tu. Na plebanie. Nie, no czekajcie, gdzie ja go mam doprowadzić? On tu nie chce na plebanie wchodzić. What the fuck? Gdzie mam z nim uciec? Wynoś się stamtąd, bardzo się... Ale uciekłem z nim. Nie wiem, może z ojcem Jamesem on... O, tu poszedł. Tu chce iść na zakrystię. Nie wiem. No nie wiem, to idę do ojca Jamesa pogadać. Wiem, że mam synka ze sobą. Ojciec. Nie, no nie wiem, co mam zrobić z nim. Do auta, do tego pick-upa? No i co? No ale tu jest, że tu zaparkuj, nie?
Nie, może na cmentarz trzeba iść albo co? Ktoś się orientuje? Teraz będziemy musieli od nowa tą misję robić. Zamknął mu drzwi przed nosem. Bez sensu. Powodzenie, koniec czasu. Nie no, zajebiście. No nie, ogólnie spoko, nie? Fajna misja. No one knows exactly how things went wrong, but Lincoln Clay was unable to continue his crusade against Sal Marcano. Punkt kontrolny. No to na bagna, moi drodzy. Jest 3 kilometry znów i po 3 kilometrach będziemy szukać. A nie, spoko, jeszcze musimy się postrzelać z nimi. Tak mi zaleje, jak się okaże, ja to muszę naprawdę jeszcze... To jest ostatnia szansa. No, ja mam tych typów w dupie, bo tamten koleś nie ma życia w ogóle, więc on może uciekać ile chce, nie? Ja uciekam. Need a new vehicle here in the bayou. Hey, I'll get her out to you right away. He's murdering us. Here's your car, boss. Thanks. Watch your ass on the way out. Nie po moim kurde samochodzie. Gdzie ten synek młody jest, bo nie widzę. Jeszcze. Kurde, wziąłem adrenalinę, nie chciałem. Chodź ty, Alvarezie młody. Nie, nie zabili, bo widzicie jaka ta gra jest. Easy. Nawet nie, on nie ma nawet paska życia, żeby go bronić. A, on ma ten samochód. Ty może, no może trzeba tym samochodem pojechać po prostu. No bo on tam stał później, nie? Nagle się pojawił chyba ten samochód. Może po prostu nim trzeba uciekać, bo on coś tam mówi o swoim samochodzie. Wyczekajcie, ale tam coś zostało z tyłu. Opcjonalnie, jedź samochodem Alvareza. Opcjonalnie jest jedź samochodem Alvareza, no ale zróbmy to opcjonalnie. No to jadę po ten samochód, czekajcie, podbiegnę po niego. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale jak może zrobili takie opcjonalnie, że jednak obligatoryjnie opcjonalnie. Kto to wie? Dobra, czas tam, czas. Jeśli będziecie na czas patrzeć, jeden samochód. Myślę, to musi być ten samochód. Ma furę. Kurwa, jak moja Corsa w zimę. Trzeba wyjść i jeszcze raz wyjść. Pewnie bez tego chłopa nie pojedzie, nie? Dobra, zrobimy to jeszcze raz.
Jak się powtarza misję? Niech mnie ktoś kurde zabije, bo nie mogę. Węgla dosy. Zabijcie mnie! Najprawdopodobniej, żeby odpalić ten samochód, on musi w środku siedzieć, wiecie? Jezu święty. We need to get to my car. I can get us. No. We take mine. If it'll get you out of here, sure. Just keep your head down. Not too far from here. He's reloading. Rush him. Circle around him. Chodzi do tego. Udało się. No, on musiał wejść do tego, co nie da się tego samochodu zabrać bez niego. Tak ktoś grę oskryptował i tak to już jest. Patrzcie, jak moim jechaliśmy, to nas nie ścigali, a teraz nas ścigają, ale jazdę. Ciekawa sytuacja. O fuck, przebili nam oponę. No powiem wam, że to zmienia trochę postać rzeczy, nie? Chodzi o tą całą ucieczkę. That was the last of them, I think. Yeah, well, keep an eye out anyway. You could have killed me. Put a bullet in my head and still fucked Marcano. You got a question in there somewhere? Yeah. Why didn't you? Just didn't sit right. Look, you didn't do anything to me. As far as I can tell, you're just another person in the long line of folks Marcano's fucked over. Sometimes it's as simple as that. Okay. Okay. Thank you. Tam się po prostu kłas, jakby jak włazicie do własnego auta, mimo że to jego auto jest niby opcjonalne, bo tam było, widzieliście, napisane opcjonalnie wejść jego auto. To jak żeśmy weszli do swojego, to się w ogóle nie, wiesz, trigger się nie... No nie poszedł dalej, fabuła nie poszła, znaczy tak, no wiecie, no misja nie poszła dalej w skrypcie gdzieś. I on chyba ciągle czekał, aż my go zabierzemy. Nie, na dźwięk gwałci lewe ucho, bo nie ma lewego jej opony. Destrukcja się chyba w grze naprawiła, bo nie mamy połowy maski. Chociaż w gnieceń nie ma żadnych. Jeśli chodzi o geometrię, to jest idealna. Są iskry, co jakiś czas się pojawiają, zależy jak mocno trzemy. Powiem wam, prosto to się prowadzi, nie? Ale przy skręcaniu to masakra jest, oh fuck. Ja pierdzielę, no przy tym trąbieniu ciągle biorę apteczki.
Trąbienie jest teraz tam, gdzie gwizdanie. Ciekawe, jak na to wpadnie. Że można pod jedno takie coś przypisać. Samochód zdobędziemy, będzie do naszej kolekcji, co? Pewnie będzie go można zamawiać. Tutaj nic nie. Już się dzień zrobił. Langan. What's going on? I need your help getting this man out of the city. He's in a lot of trouble with Sal Marcano. I don't... Hit that person. This who you told me about? Yeah, he's the one. Listen, Father, I'm really counting on you here. I got nowhere else I can take him. Shit, I'm... All right. I know a Jesuit in New Mexico. He helps people in situations like... What needs to happen right now? Marcano's gonna tear the city apart looking for him. All right, I'll make the call. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Aquí estás a salvo. Gracias. Gracias. I appreciate this. I appreciate this. Appreciate. No i co, teraz musimy tamtego typa zabić? Send a new ride to the French war. On it, lad. Just getting her warmed up. Here's your car, boss. Dobra. That's a big help. Moi drodzy. Przerwa.